Witam wszystkich. Polonez przygotowany na weekend, a my idziemy zobaczyć, jaki zestaw zadań dzisiaj wuja dla nas przygotował. No jak to co? Orka dzisiaj na dwa ciągniki. Pożyczyłem pług od Jarka, co prawda trójkę od 60, no ale innego nie było. Ten rok trzeba nim zaorać, a potem będziemy patrzeć coś kupić. A twoje zadanie to jeszcze założyć drzwi w 30, już jesień przyszła i wieje i zimno w tej kabinie. Więc trzeba ze stodoły je wyciągnąć i założyć, i no zawiasy nasmaruj, żeby nie skrzypiały. Kurde, widzę pług świeżo po remoncie, cały odmalowany, nawet odkładnie jeszcze farbą pokryte. To będzie chrzest bojowy po remoncie, aż dziw, że ci to Jarek pożyczył, oni przecież tak narzekają. Niedługo zresztą poznacie mojego kuzyna, bo przyjedzie do nas na wykopki. Ten to do wszystkiego będzie się przyczepiał. No i elegancja Francja, drzwiczka założone. Mam nadzieję, że to wuja będzie orał ciapkiem, a ja 80. Dobra, zobaczymy jeszcze, czy woda i ropa jest w geplu. I w 80 trzeba by do filtra zajrzeć, czy wszystko w miarę czyste. Bo to będzie jego pierwsza ciężka robota w polu. Chociaż w sumie z tymi trzema skibami to się będzie nudził. No ino, tam dobrze filtr dokręć, żebyś ambarasu jakiegoś nie narobił, bo ja tym będę w polu robił dzisiaj. Kurna no, a ja mam ciapkiem znów się męczyć. Dobra, idę po klucz. No i jesteśmy na polu. Niestety ja za sterami 30, wuja dużym. W sumie nie wiem, czy już mam orać, czy czekać na wujasa. Dobra, tam zacznę, bo co? Najwyżej znowu będzie marudził, że coś nie po jego myśli zaorane. Albo nie, lepiej poczekam chwilę, bo już tam ciągnik słychać, że jedzie. Jak mam znowu słuchać, że coś źle zrobione, to wolę poczekać. I niech on pokieruje robotą tak, jak ma być. No i proszę państwa, orka, oreczka, orunia. Oram ja, wuja z tyłu, bo musi jeszcze wysiadać i poprawiać ustawienie pługa, bo ten od 30 to mamy ustawiony perfekt. No to trzeba przyznać, że wuja nawet to kiepskie, grudziąckie radło potrafi tak ustawić, że nawet całkiem nieźle kryje przy głębokiej orce. Ja to tak nie umiem pługu ustawić. Zawsze albo traktor ściąga, albo pierwszą skibę za mocno wyrzuca, albo nie przykrywa dobrze resztek pożniwnych. Te pole jest słabe do orki, bo kształtem zbliżone do kwadratu, więc sporo trzeba jeździć od brzegu do brzegu pola, a wuja w kwadrat orać nie chce. Wielu z was pisze do mnie, żeby częściej wstawiać odcinki. Uwierzcie mi, że gdybym miał czas, to chętnie robiłbym nawet daily. Ale niestety przy takim natłoku obowiązków jak obecnie, odcinek na tydzień to maksimum.
dość tej muzyczki. Jak widzicie, jedno pole już mamy z głowy i przejechaliśmy teraz na słynne mokre pole typu trójkąt, hehe. Roboty wam powiem, na te dwa ciągniki to jednak ubywa. A co dopiero jakby wuja cztery ski by ciągnął, to wtedy by pola ubywało. Także nie jest źle. Na te nasze hektary to dzisiaj będziemy mieć wszystko zaorane, jak dobrze pójdzie. A woda na środku jeszcze stoi, wujas nas goni, więc ciśniemy ciapka na maksa. Łe, kurde, co jest? Bo nie wytrzymam zaraz! Coś zrobił z tą maszynką! No dać wam sprzęt w ręce, to zaraz coś popsujecie. Coś ty najlepszego narobił. Skąd ja teraz taką półość dostanę? Ale to samo z siebie odpadło. To trzeba patrzeć, co się dzieje, a nie jechać na chama. Teraz już po ptokach urwało się i nic nie zrobisz. Trzeba kupić nowe i znowu wydatek. Sierwiecie do tych maszyn, katujecie, a potem ja muszę pieniądze wydawać ciężkie. Chłop dba bardziej jak o żonę, a wy tu zaraz wszystko poniszczycie. No i co my teraz zrobimy? Będzie trzeba jakoś go do domu ściągnąć, jak lawetą. Co zrobimy, myśleć trzeba tym, co masz między uszami. Trzeba mieć na czym czapkę nosić. Weź tam sięgnij w kabinie, młotek powinien być i mi go podaj. No i co ty chcesz, niby tym młotkiem to naprawić? Boże, dobrze, że mnie Bóg takimi dziećmi nie pokarał jak ty. Nierozumne to takie, niby szkoły pokończyło. A bez tego całego internetu, to by zginęli po tygodniu. Weź tu chwyć za ośkę i porządnie podnieś tak, żeby na zwrotnica była w górze, a ja z drugiej strony młotka podłożę. Nie no, wuja, ty to masz łeb. Kurde, i teraz to na trzech kołach pojedzie bez problemu. No patrz i się ucz, to ja już zjadę nim na gospodarstwo, a ty tu już będziesz musiał sam skończyć orać, tylko porządnie rób. A jakbyś miał problemy te mokradła zaorać, to weź tego nie rób, tylko zostaw, poczekamy aż obeschnie może. Okej, wuja, nie masz się o co martwić, będzie dobrze. No ja myślę. I uważnie patrz na zegary w Ursusie. Czy woda się nie gotuje i czy ciśnienie oleju nie spada, żeby potem nie było, że nie mówiłem. No i to jest elegancka robota tu tego. Kurde, to mi pasuje. I nawet wuja pitolenia nie trzeba słuchać, tylko ja. 80 i pole. Chyba trzeba myśleć i wuja nakłaniać na jakiś obrotowy pług trzyskibowy. Jednak te pola mamy takie kształtem, że obrotowy dużo lepiej się spisywałby niż zagonowy, tylko taki to pewnie sporo droższy będzie. A może wy polecacie jakiś pług obrotowy o niewielkiej masie, tak żeby przodu nie podrywało, no i żeby moc 80 dała sobie z nim radę? Ciemno już. Nie będę was tu zanudzał kolejnymi ujęciami z orki, bo to żmudna robota. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Pozdro!